się tutaj. Rzeczywiście to jest wielkie wydarzenie dla spółki Szpital Tucholski. Jest to drugi olbrzymi projekt, jak na naszą skalę, który będziemy realizować. Przede wszystkim myślę, że jest to wydarzenie dla mieszkańców naszego powiatu, którzy coraz bardziej będą potrzebować opieki, tam gdzie chodzi o opiekę długoterminową i przewlekłą, szczególnie dla ludzi starszymi. Ten obiekt to będzie obiekt na 45 miejsc, czyli tyle osób będzie mogło z niego korzystać. Przypomnę, że dzisiaj mamy do dyspozycji zaledwie 15 łóżek tylko długoterminowych na terenie naszego szpitala. Dzięki temu, że pomysł padł około 4 lat temu i trwały długi czas usilne zabiegi, po pierwsze, żeby przekonać pana starostę jako właściciela spółki, że warto będzie podjąć taki trud i takie ryzyko tej budowy, po drugie pana marszałka, którego dzisiaj gościmy, żeby udało się wpisać budowę takiego obiektu w Tucholi w dofinansowanie ze środków unijnych, bo było to absolutnie niezbędne. Tu mogę powiedzieć, że kwota dofinansowania ze środków unijnych to jest prawie 5 milionów złotych, bo całość zadania tak zwanego kwalifikowanego, czyli tego, co obejmuje dokładnie zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest prawie 6 milionów złotych. Z tym, że my w tym obiekcie chcemy jeszcze zmieścić nowoczesną rehabilitację, która będzie też komfortowa i służyła naszym mieszkańcom. Także całość tego przedsięwzięcia to jest prawie 11 milionów złotych. Nie sposób tutaj nie wspomnieć roli pana burmistrza Tadeusza Kowalskiego, który przekonał swoich radnych, żeby aportem wnieśli ten właśnie grunt, na którym ten obiekt będziemy budować. Za to bardzo dziękuję jeszcze raz. No i od tego czasu mogliśmy spokojnie rozpocząć prace projektowe. Tutaj ukłon w stronę pani Grażyny Dylewskiej, która tam stoi naprzeciw, właścicielki biura projektowego, które wykonywało dla nas to ciężkie zadanie. Nie było łatwe, ponieważ wymogi medyczne przy projektowaniu są dość ścisłe i rzeczywiście te prace trwały bardzo długo. Muszę powiedzieć, że przynajmniej kilka osób ze szpitala uczestniczyło w nich stale, poza swoim zakresem obowiązków, poza godzinami pracy. No muszę tu wymienić moją zastępczynię, panią dyrektor Krzysztofczyk, która jednocześnie jest kierownikiem zakładu opiekuńczo-leczniczego i wniosła olbrzymi wkład merytoryczny w budowę, w tworzenie tego projektu. Muszę tu wymienić panią Renię Remus, która jest szefową zamówień publicznych i dzięki jej merytorycznej pracy myślę, że nie bylibyśmy w stanie procedur przetargowych związanych z projektowaniem tego zadania, bo sam projekt kosztował sporo pieniędzy przeprowadzić dogłębnie. Muszę tu wymienić panią Magdę Erdanowską-Niemczewską, szefową rehabilitacji, która całą tą część rehabilitacyjną pomogła zaprojektować tak, żeby to było nowocześnie, tak jak powinno to dzisiaj wyglądać, dla wygody i komfortu naszych pacjentów. Otoczeni opieką starsi ludzie, schorowani, którzy wymagają całodobowej opieki. To wiele razy już było powiedziane, że miarą człowieczeństwa jest stosunek człowieka do drugiego i szczególnie kiedy wymaga wsparcia i opieki. Więc realizujecie Państwo bardzo humanitarny projekt, który wpisuje się w najlepsze standardy również opieki długoterminowej. Istotnych słów po faktów. Otóż w tym to tylko roku, proszę Państwa, ze środków z dofinansowań pochodzących Unii Europejskiej na infrastrukturę społeczną, bo tak to należy traktować, również te środki, jeżeli chodzi o zakład opieki leczniczej w Tucholi, łącznie z inwestycjami gminnymi i powiatowymi, wspomnę o domu dziennego pobytu, ale również powiatowego centrum wsparcia. Na mapie Tucholi powstanie wartość inwestycji i obiektów z podpisanymi umowami, przekazaniem placu budowy i ukończonymi inwestycjami w sferze tej infrastruktury społecznej 20 milionów. Tutaj, pomimo najszczerszych chęci jest trudno ludziom samym sobie pomóc, tak? Bo kiedy przychodzi do takiego momentu, gdzie rodzina musi kogoś mieć pod respiratorem, naprawdę w takich szpitalnych warunkach, to w domowych czasami nie dają rady i to jest wyjście naprawdę naprzeciw bardzo pilnym oczekiwaniom. I jak już mówię o tym wykluczeniu, to naprawdę, panie marszałku, jesteśmy chyba jako powiat, jako gmina też przykładem wielości instytucji, które tym wykluczeniem przeciwdziałają, bo jeżeli powiemy o dzisiejszej uroczystości budowie ZOL-u,
ale też musimy wspomnieć o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, o Zakładzie Aktywności Zawodowej, o warsztatach terapii zawodowej, czy wreszcie o Środowiskowym Domu Samopomocy i na sam koniec o czymś, czym chcemy się też pochwalić. W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy Dom Dziennego Pobytu, jak Pan wspomniał, jeden chyba z 25 w województwie, dom piękny, wybudowany za kwotę 1 000 000 zł, który już ma pierwszych uczestników i od poniedziałku zaczął działać. I mogę też tylko taką zbitkę zrobić, że niedawno czytałem, że w Toruniu pierwsze otwarto na 38 miejsc, a my w Tucholi mamy na 15 do 20, w Tucholi 20-krotnie mniejszej. Także poczytujemy sobie to jako nasz sukces.